Wyróżnienie rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kategorii hit serowy. I tu również 13 producentów mleczarskich. Jako pierwszego zapraszamy do nas z grupy Polomlek spół z Ochu Tusku za ser Piórko. Ser o niskiej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości białka. Oczywiście z nami, bo na koniec zrobimy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. A teraz sery topione Lazuretta, Lazuretta Błękitna i Lazuretta Złocista. Lazur, spółdzielczy związek grup producentów rolnych w Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy! Zapraszamy przedstawiciela z Nowych Skalmierzyc. Czy jest z nami? Jest! Biegnie, biegnie. To jeszcze tam coś sprzedawaliście pewnie dla naszych gości. Kurczę, to zawsze są kolejki. My to wiemy, rozumiemy, ale też dobrze, że Państwo w tym roku też poszliście w tą stronę, że ci, którzy nas odwiedzają, mogą kupić, bo w poprzednich latach to zawsze wszyscy przychodzili i mówili, tylko posmakowałem, nie mogę kupić. A dzisiaj w końcu była ta i wczoraj i dziś ta możliwość. Sami Państwo wiecie, że chyba się to sprawdziło. Dobrze, kolejny nagrodzony to Mleczarnia Turek Spuk w Turku i marka Turek Camembert na ciepło, na grill, żurawina, barbecue i mango chutney. Zapraszamy! Są, są panowie, gratulujemy. Teraz zapraszam przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, ser włoszczowski typu szwajcarskiego. Sami Państwo przyznajcie, że takie fanfary na żywo mieć jeszcze przez takie gwiazdy jak u nas oświetniają ten festiwal, to naprawdę duża przyjemność. A teraz ser mozzarella omega 3, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim. Zapraszamy. Teraz chciałbym zaprosić do nas przedstawiciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu za markę Deska Serów. Ser premium z orzechami włoskimi, z suszonymi pomidorami, z papryką i czosnkiem i z pieprzem. Gratulujemy i zapraszamy do nas przedstawiciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu za markę Ser Królewski. Królewski, Królewski Light i Królewski Wędzony. To może być odrobinę prywaty, bo zawsze żona kupuje ten królewski normalny. Także w lodówce mojej jest. Dobrze, teraz chciałbym zaprosić przedstawiciela Polser spółka z o w Siemiatyczach, Lactalis Group Poland za sery Brie President. Zapraszamy! Rozglądam się, rozglądam. Idą, idą, są, dobrze, dobrze. To jak dochodzą, to jeszcze raz fanfarki dla nich na to dojście. Drodzy Państwo, to oczywiście hit serowy, nagroda rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a teraz kolejny wyróżniony to spółdzielcza mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim, marka serów dojrzewających Serenada. Zapraszam przedstawiciela. Jest z nami. Gratulujemy. Kolejnym wyróżnionym będzie przedstawiciel spółdzielni mleczarskiej Michowianka w Michowie, ser Edam Michowski. Zapraszamy! I oczywiście gratulujemy tej nagrody hit serowy. Jest to nagroda rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Drodzy Państwo, przechodzimy dalej. Sery dojrzewające, naturalnie wędzone. Rycki Edam, Ramzes i Zamojski. To oczywiście spółdzielnia mleczarska w Rykach. Wśród wyróżnionych mamy również gospodarstwo. Mamy również gospodarstwo rolne nad Arem w Kierźlinach. Ser dojrzewający z mleka koziego z dodatkiem orzecha włoskiego. Takie specjały też teraz się robi. Drodzy
drodzy Państwo, i ostatnim wyróżnionym w tej kategorii hit serowy jest ser kozi długo dojrzewający w kwiatach. Kozia farma Złotna w Złotnej. Ale to poetycko nawet brzmi. Zapraszamy. Gratulujemy. Oczywiście na koniec będzie wspólne pamiątkowe zdjęcie.